i troszeczkę doktor powie krupa o kwasach. Są półproduktami do syntezy fosfolipidów i różnego rodzaju związków takich jak prostaglandyny czy leukotrieny. Kwasy tłuszczowe nienasycone wywierają wieloraki wpływ i okazuje się, że mogą zmniejszać częstość rytmu serca, poprawiać relaksację mięśnia sercowego, prawdopodobnie dzięki wytwarzaniu potlenku azotu. Wykazano również antyarytmiczne działanie kwasów tłuszczowych nienasyconych i zaburzenia, i kwasy te mają przeciwdziałać zaburzeniom rytmu spowodowanych niedokrwieniem. Działanie antyarytmiczne ma także wynikać z hamowania pobudliwości elektrycznej i automatyzmu komórek mięśnia sercowego. Kwasy tłuszczowe zmieniają przemiany wielu związków, takich jak prostaglandyny. Mają wpływ na przepływ nerkowy, zmniejszają nerkowy opór naczyniowy i zwiększają filtrację w nerkach. Nadmierne spożycie jednak kwasów tłuszczowych wielonienasyconych sprzyja zwiększeniu stężenia bardzo reaktywnych, wolnych rodników powstających w czasie oksydacji kwasów tłuszczowych, co według badań może zwiększać zagrożenie uszkodzenia struktury DNA ze wzrostem powstawania nowotworów, zwłaszcza jeśli w pożywieniu jest niski poziom antyoksydantów. Różne klasy nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych wykazują różne funkcje biologiczne na poziomie komórkowym, szczególnie związane są z różnicowaniem komórek całego organizmu. Ich różnicowanie wpływa na funkcjonowanie komórek i całych organów, wiąże się ze zróżnicowaną strukturą, stężeniem, także innymi czynnikami chemicznymi. Oczywiście problem jest bardzo skomplikowany, trudny do omówienia w programie, jednak także ciągle badany. Warto także wspomnieć o kwasie traumatynowym. Wraz z traumatyną, powszechnie występujący u roślin, znany jest jako hormon przyranny, powodujący wspólnie z cytokinami, czyli związkami, które wytwarzane są przez komórki, umożliwiającym gojenie różnego rodzaju zranień. W dotychczasowych badaniach na roślinach wykazano, że kwas ten działa pobudzająco na podziały komórek i na procesy takie jak biosynteza białek i kwasów nukleinowych, barwników oraz wpływa ten kwas na intensywność fotosyntezy. Bardzo ciekawe badania wskazują także na istotne role tłuszczu w rozwoju procesu nowotworowego i zjawiska przerzutów, gdzie znaczenie ma zarówno ilość tłuszczu, jak i jego skład. Szczególnie ważną rolę odgrywać mają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jak powiedziałam, zwane niezbędnymi, w skrócie określanymi jako NNKT, które budują błony komórkowe, wpływają na funkcję komórek. Tworzenie także miejsc dla receptorów znajdujących się na powierzchni błon komórkowych, z działaniem jako drugi przekaźnik, biorą udział w przekazywaniu i ochronie genetycznej oraz funkcje immunologiczne. Brak nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie prowadzi do ciężkich schorzeń układowych. Jak wiadomo, nienasycone kwasy tłuszczowe dzielone są na dwa typy, omega-3 i 6, gdzie głównymi przedstawicielami omega-6 są kwas linolowy, jego metabolit kwas arachidonowy oraz kwas gamma-linolenowy. Kwas linolowy znajdowany jest w olejach roślinnych, sojowym, słonecznikowym, kukurydzianym i wiesiołkowym. Znaczne ilości kwasu gamma-linolenowego znajdują się w olejach z nasion wiesiołka i ogórecznika. Do kwasów rodziny z kolei omega-3 zaliczamy kwasy eikozapentaenowy, skrótem EPA, i dokozaheksaenowy. Kwasy są głównymi składnikami olejów rybich i stosowane są szeroko jako leki wspomagające w chorobie niedokrwiennej serca, arteriosklerozie, przy udarach mózgu, w chorobie reumatycznej, także w chorobie nowotworowej, zwłaszcza towarzyszącej wyniszczeniu. W ostatnich latach wykazano jednak, że nadmierna podaż w diecie
kwasu linolowego jest związana ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka sutka, także jelit i prostaty, podczas gdy kwasy serii omega-3 wykazują działanie przeciwnowotworowe, co potwierdzono obserwując Eskimosów i Japończyków, u których ryby stanowią podstawę pożywienia. Stwierdzono jednak, że dieta wysokotłuszczowa o dużej zawartości kwasu linolowego powodowała wzrost guzów. Różnice działania między kwasami tłuszczowymi omega-6 i 3 tłumaczy się ich wpływem na powstanie związków prostanoidów, które są metabolitami kwasu arachidonowego, który powstaje z kwasu linolowego. W wielu nowotworach stwierdza się zwiększony ich poziom i w procesie nowotworowym znaczenie mają metabolity kwasu arachidonowego, chociaż nowsze badania wykazują, że kwasy tłuszczowe mogą wpływać na wzrost guzów niezależnie od tego kwasu. Oczywiście badania są cały czas prowadzone. Kwasy omega-3 natomiast wpływały na apoptozę, czyli naturalną śmierć komórek uszkodzonych albo zakażonych wirusem. Ponadto działały toksycznie, hamując proliferację, czyli rozwój komórek nowotworowych, jak wynika z powstawania także ich pod wpływem produktów utleniania lipidów, które uszkadzać mają DNA w komórkach, pan dezoksy rybonukleidowy, szczególnie w trakcie rozwoju cyklu, rozwoju komórki. Badano także wpływ nienasyconych kwasów tłuszczowych na powstawanie przerzutów nowotworowych. Jak wynika z badań, kwasy tłuszczowe mogą wpływać na różne stadia i przez różne mechanizmy na procesy powstawania, proces nowotworowy albo karcinogenezę. Jednym z ważniejszych mechanizmów warunkujących rozwój guzów nowotworowych jest proces angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych wewnątrz guza, jaki jest procesem niezbędnym do wzrostu guzów i zjawiska przerzutów. Wykazano pobudzające działanie kwasu linolowego na proces angiogenezy, podczas gdy kwasy grupy omega-3 hamują powstawanie naczyń krwionośnych. Działanie przeciwnowotworowe wykazują także takie kwasy z omega-6, jak gamma-linolenowy, chociaż nie należy on do kwasów niezbędnych, nienasyconych, gdyż w organizmie może być syntetyzowany z kwasu linolowego. Ostatnie doniesienia mówiły także ponadto o przeciwnowotworowym działaniu sprzężonych cząstek kwasu linolowego, jaki występuje w wielu produktach zwierzęcych, hamując wzrost komórek nowotworowych, działając na metabolity kwasu arachidonowego. Wykazano także lecznicze działanie tego kwasu, kwasu linolowego w chorobach serca, jak już mówiłam, w zaburzeniach immunologicznych i w otyłości. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o nienasyconych i kwasach tłuszczowych izomerii trans. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem. Porad lekarskich udzielała dr Urszula Krupa. W Państwa domach gości Radio Maryja zapraszamy do wysłuchania wczorajszych aktualności dnia. Jak się podstawić, to wszystko jedzie. I nocne przez Park Skaryszewski, bo żeśmy tak biegały do Parku Skaryszewskiego i z powrotem. No i ten 002 nocny też tak z Młocin aż na Marysin Wawerski jeździ przez Park Skaryszewski. Co pół godziny też tak, jakbyśmy co pół godziny biegały dzisiaj do Parku Skaryszewskiego i z powrotem. Także szatan, diabeł nie śpi. No w Warszawie, przecież nie u prawosławnych wiemy skoku, tylko w Warszawie. Bo Marysin Wawerski, bo
Młocimy. Naszym gościem jest sędzia Trybunału Stanu, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski. Witam serdecznie, panie sędzio, szczęść Boże. Witam ojca, witam znakomitych naszych z rodziny Maryja słuchaczy. Szczęść Boże. Panie sędzio, oczywiście o reformach wymiaru sprawiedliwości chciałbym dzisiaj mówić. Już przez Senat przeszły nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Te ustawy już były nazwane przez opozycję końcem demokracji w Polsce. Później pojawiła się jeszcze jedna ustawa o Sądzie Najwyższym i to już jest totalny koniec kolejny już demokracji w Polsce. Proszę powiedzieć, co wywołuje tak silne emocje w tej reformie sądownictwa, która przecież zapowiadana była i jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, doskonale wiedzą, że reforma sądownictwa to była jedna z reform zapowiadanych w programie. Spełnienie oczekiwań reformy, pozytywnej reformy, zapowiadanej reformy wymiaru sprawiedliwości, wybranej w głosowaniu przez większość w ostatnich wyborach, rodzi opór ogromny tych, którzy pretendowali do tego, żeby tylko oni mogli narzucać treść funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i oni tylko byli kadrą, która w sposób autorytarny i autorytatywny przesądza o tym, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne i co jest zgodne z konstytucją. A nadto są to ludzie, którzy pełnymi garściami czerpali z funduszy publicznych, z naszych funduszy i to wydaje mi się w sposób dysproporcjonalny w stosunku do charakteru i zakresu pracy, który wkładali w swoje obowiązki. A obowiązki te były krytykowane i budziły i sposób ich realizacji w ramach wymiaru sprawiedliwości budził uzasadnioną krytykę społeczną. Stąd korekta jest niezbędna. Ważne jest tylko, aby odbywała się ona w zakresie legalnym, w zakresie, który nie tylko dopuszcza, ale nakazuje konstytucja. I tutaj używa się argumentów przeniewierczych, demagogicznych, autorytarnie narzucając oceny, które nie odpowiadają rzeczywistości ze strony tej całej grupy kontestującej i zwalczającej wszystko, co niesie w dziedzinie i państwa, i prawa dobra zmiana. Panie sędzio, jakie te zmiany są w związku z tym? Dlaczego takie rozbudzanie emocji wokół wymiaru sprawiedliwości? No bo jednoczą się opozycyjne kluby parlamentarne, przynajmniej te totalne razem z Nowoczesną. Tutaj ugrupowania takie jak uliczne, jak Obywatele RP czy KOD również organizują manifestacje. Wzywa się jutro do tego, żeby ludzie przyszli manifestować przed Sejmem. Nie wiadomo, czym to się skończy, no bo skala wzbudzania emocji jest coraz większa. Z drugiej strony już zagranica mówi, jesteśmy gotowi pomagać opozycji totalnej w tym wszystkim. Sędzia, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaczyna biegać po studiach telewizyjnych, również włączając się w bieżącą debatę publiczną. Sędziowie organizują zgromadzenie ogólne. Zaprzyjaźnione media również wzywają do Majdanu i do puczu. Czym to się wszystko skończy? Trzeba reagować spokojnie, rzeczowo i tak jak dotąd w sposób miłosierny, pełen wyrozumiałości. To wydaje mi się jest jeszcze jedna rozpaczliwa próba obalenia siłą
wybranych dzisiaj władz i ich decyzji i sposobu funkcjonowania po objęciu rządów przez prawicę, Zjednoczoną Prawicę, Chrześcijańską Prawicę, obalenia siło tej władzy, która została wybrana, i temu służy pełne anarchizowanie dzisiaj życia i w fałszywym świetle przedstawianie i skarżenie się na zagranicę, na demokracji. Tymczasem jest to rozpasanie i wydaje mi się, że tu demokracja pokazuje i tolerancja, którą przejawiają aktualne władze, pokazuje swoją z jednej strony siłę, ale z drugiej strony gdzieś domagamy się już reakcji na to, wyważonej, materialnych skutków, przynajmniej odpowiedzialności za to, co robi ta opozycja, a jest to po prostu grupa określonych interesów. Interesów, które zostały naruszone, a które nie zostały wzruszone jeszcze zarówno tej kadry z okresu PRL-u, jak i Okrągłego Stołu, jak i sprzężonych okrągłostołowej i wyselekcjonowanej Solidarności, którzy świetnie ulokowali się w nowym systemie i pełnymi garściami czerpali wszystkie profity ze sprawowania władzy, każdej władzy, i wykonawczej, i ustawodawczej, i sądowniczej. Stąd jest problem, dla mnie jest problem przede wszystkim jako przywiązanego do praworządności, do rzeczywistej praworządności, a nie interesownej, w myśl starego hasła jeszcze od rewolucji francuskiej, że demokracja jest dobra dla tych, co myślą tak jak my, ale należy w sposób bezwzględny niszczyć tych, którzy z demokracji korzystają, nie reprezentując tylko i wyłącznie jedynie słusznych naszych poglądów. Panie sędzio, co jakiś czas mowa jest o końcu demokracji. No, koniec ma to do siebie, że jest końcem. Tymczasem tych końców już co chwilę opozycja obwołuje koniec demokracji. Teraz obwołuje koniec trójpodziału władzy. Na czym ten trójpodział władzy polega? I o czym mówił Montesquieu, gdy mówił o trójpodziale władzy? Montesquieu powoływał się zresztą, tak jak i Jean-Jacques Rousseau, na przykład demokracji polskiej. I wszystkie studia nad podziałem władz zaczynały się zresztą od analizy demokracji szlacheckiej, jeszcze stanowej, i tych umów społecznych, przywilejów, które obywatele zyskiwali w najpierw szlacheckiej, aż do Konstytucji 3 maja. I ten podział władz polega na tym, że każda władza ma określony konstytucyjnie zakres, do którego inna władza w zakresie, w którym nie jest upoważniona, nie może się mieszać. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą? Władza sądownicza to nie jest administracja sądami, to nie są kodeksy i procedury, bo do tego jest władza ustawodawcza i władza wykonawcza w zakresie administrowania sądami, funkcjonowania prezesów, funkcjonowania budynku, utrzymania, kształtowania budżetu, który zresztą proponuje władza sądownicza w postaci ta wykonawcza, mylnie nazywana władzą sądowniczą wtedy, kiedy nie wykonuje jej na sali sądowej w konkretnych orzeczeniach i w sposobie orzekania tam, gdzie stan faktyczny wymaga rozstrzygnięcia sądowego wyrokiem, i to jest istota tej władzy. Natomiast my mylnie uważamy za władzę sądowniczą jednocześnie prezesów, jednocześnie tych, którzy administrują budynkami sądowymi. Zakres władzy sądowniczej w zakresie tego, jak ona ma funkcjonować, w jakich strukturach, z jakim porządkiem administracyjnym, a także w zakresie jakich procedur podlega, w myśl konstytucji, w myśl normalnej interpretacji zasady podziału władz, podlega władzy ustawodawczej, czyli reprezentacji narodu, bo nie jest tak, że władza sądownicza jest niezależna od woli narodu i od władzy ustawodawczej. Chociaż takie zdania na zgromadzeniu sędziów też padały, że suwerenem nie są wyborcy. Suwerenem jest naród,
poprzez wyborców i ich reprezentanci. Jeżeli reprezentowany jest, oczywiście pogląd może być różny reprezentowany, ale nie odpowiada on rzeczywistości systemu prawa, który u nas obowiązuje i obowiązuje w ramach podziału władz. Nie mamy państwa sędziów, tylko mamy państwo narodu polskiego i organów przez ten naród powołane. Tymczasem w tej chwili usiłuje się tymi proporcjami zachwiać w interesie tych, którzy nazywają siebie kasto, ludźmi lepszymi, mądrzejszymi. No to przypomina trochę, bardzo daleka jest jedna kwestia. Chcieliby ci ludzie pełnić rolę taką jak z kasty kapłańskiej niejako, która narzuca to, co jest dobre, to, co jest złe w dziedzinie etyki też. No, sędzia, dobry sędzia ma większą władzę niż prezes sądu, niż Sąd Najwyższy, niż cały skład, bo każdy sędzia tak naprawdę jest powołany do tego, żeby tam, gdzie jest stan faktyczny, który podlega jego osądowi, dać mu rozwiązanie prawne. Nie tylko z litery prawa, ale z ducha prawa, z zasad prawa. Mamy szereg przykładów, kiedy sędziowie przy orzekaniu, przy politycznym zaangażowaniu łamią generalne zasady. Orzekają dwa razy w tej samej sprawie. Drastycznie orzekają uniewinnienie, jak w przypadku pani Sawickiej, dlatego że im się nie podoba prawo, mimo że legalnie było określone, że popełniła i to w sposób zawiniony drastycznie przestępstwo korupcji. W takim zakresie jednocześnie sędziowie bardzo często, odwołując się do zewnętrznych swojej interpretacji konstytucji, swoich praw, łamią ogólnie funkcjonujące etyczne i powszechnie w zakresie międzyczasowym obowiązujące reguły funkcjonowania systemu prawnego. No, tutaj jest niewątpliwie ogromny zakres niezawisłości, niezależności sędziego wtedy, kiedy znajduje się na sali sądowej i wtedy, kiedy orzeka. I tu nie można na niego wpływać. No, ale są i sędziowie, którzy pełnią patologię osobistą, bądź mają uwarunkowania, które wskazują, że oni sami nie zachowują niezawisłości i niezależności. Wszelkie próby oczyszczania z takich sędziów polskiego wymiaru sprawiedliwości po okrągłym stole spełzły na niczym. Ja jestem jednym z współautorów nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, w której to po zaaprobowaniu takiej decyzji przez same gremia dyscyplinarne sędziowskich korporacji w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym i pod kontrolą prezydenta dopuszczaliśmy pozbawianie prawa wykonywania zawodu, czyli wykonywania władzy sędziowskiej, sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości. Z tym, że to nie jest jakieś subiektywne uznanie, bo każdy, kto jest niezadowolony z wyroku, mógłby taki zarzut stawiać, ale byłoby to sprawdzane przez samą korporację sędziowską w dwóch instancjach i później przez normalny sąd i później przez prezydenta. No ale takich sędziów mieliśmy mnóstwo. I zamiast tego ówczesny Trybunał politycznie również opiniowany uznał, że w ogóle rozważanie, pozbawianie prawa wykonywania zawodu sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości, samo w sobie narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. No, do takiej obrony doszło po okrągłym stole i to doszło na początku lat 90. w próbie uzdrowienia i weryfikacji jakiejkolwiek sędziów, którzy przecież orzekali w stanie wojennym i orzekali na zasadzie łamiącej powszechne reguły funkcjonowania prawa. Ja przypomnę, że szczególnie do tej reformy, którą w tej chwili mamy, zostałem przekonany wtedy, kiedy Sąd Najwyższy w 2007 roku wydał uchwałę nakazującą
postępowaniach dyscyplinarnych nie czynić zarzutu i nie karać sędziów, którzy w stanie wojennym skazywali za przestępstwa, które jeszcze przestępstwami nie były w chwili popełnienia czynu, czyli za kontynuowanie działalności związkowej wtedy, kiedy jeszcze dekret o stanie wojennym w zakresie prawa karnego nie stał się obowiązującym prawem. No było to jawne naruszenie podstawowych obowiązków, za co sędziowie powinni być pozbawieni prawa wykonywania zawodu. No ale asekuracja Sądu Najwyższego ówczesna, ta uchwała obowiązywała przez 3 lata. Dopiero Janusz Kochanowski, świętej pamięci, który zginął w Smoleńsku, jako rzecznik praw obywatelskich zaskarżył go do Trybunału Konstytucyjnego i dopiero wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można takiej uchwały tolerować jako praworządnej. Ale taką uchwałą przez wiele lat i nie spowodując żadnej korekty ani autokrytycyzmu kierował Sąd Najwyższy do wszystkich sędziów. W związku z tym to pokazało, dla mnie przynajmniej osobiście, z jakim Sądem Najwyższym i z jaką narzucaną interpretacją godzącą w niezawisłość sędziowską każdego sędziego mamy do czynienia, jeżeli chodzi o działalność Sądu Najwyższego. Jako byłem wówczas senatorem, za każdym razem wstydziłem ówczesnego prezesa, który składał sprawozdanie przed Senatem z działalności Sądu Najwyższego, prezesa Gardockiego. Wstydziłem, jak to jest możliwe, żeby w demokratycznym państwie odwoływać się do możliwości skazywania za czyny, które nie były przestępstwem w chwili ich popełnienia. Panie sędzio, proponuję, byśmy przez chwilkę posłuchali fragmentów rozmowy pani Małgorzaty Gersdorf. Ona opisuje sytuację wzorem Andrzeja Rzeplińskiego. Zaczyna chodzić po studiach telewizyjnych, włączając się w tę debatę, była w RMF-ie. Posłuchajmy, co mówiła, opisując sytuację. I tutaj wyciągnięcie jednego postępowania dyscyplinarnego, które trwało bardzo długo, nie oznacza, że były niewłaściwie prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Ja ze swojej praktyki sędziego już Sądu Najwyższego oceniam, że sędziowie dla siebie są bardzo ostrzy w ocenach i te postępowania dyscyplinarne są wszczynane nawet ze względu na opóźnienie w pisaniu uzasadnień, kiedy wiadomo, że sędziowie są bardzo obciążeni tą pracą, ponieważ bardzo dużo orzekają. Więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że te postępowania toczyły się zbyt długo. Sędziowie nie stanowią korporacji, są bardzo indywidualistycznie nastawieni nawet i nie ma u nich takiego koleżeńskiego traktowania drugiego sędziego. Nie lubią, jeżeli ktoś przeniewierzy się etyce sędziowskiej i właśnie ścigają. To jest moja ocena tego, co zauważyłam. No Harry, że się podzielą. Wszystkie jesteście takie same na mszach, nie możecie się wywyższać. Także tu jak biegamy do tego parku Skaryszewskiego, to nawet po nocy włóczą się łajzy. Po nocy, tak jak wszystkie zresztą. Łazęgostwo, ścigają się. No, żyjemy chyba w równoległych rzeczywistościach.